10 drużyn osiedlowych z Kolna i powiatu kolneńskiego uczestniczyło w halowym turnieju piłki nożnej. Głównym organizatorem turnieju był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W dzisiejszym dniu organizujemy Młodzieżową Ligę w piłkę nożną, która jest po prostu skierowana do dzieci z naszego miasta, żeby po prostu aktywnie spędzać cały czas na hali sportowej, nie tylko siedząc w domu przed telewizorem i przed komputerem. Więc w dzisiejszym dniu zgłosiło się do nas 10 drużyn. Są to drużyny w wieku szkół podstawowych i gimnazjum oraz średnich. Mam nadzieję, że będzie ciekawa rywalizacja. Oprócz tego Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu ma dodatkowe zajęcia sportowe, jak i zajęcia kulturalne. Większość chłopców już uczestniczyła w turniejach organizowanych przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. My jesteśmy grupą mieszaną z Kąt, Kosek i Małego Płocka. Wcześniej graliśmy już na tym turnieju w wakacje. Zdobyliśmy srebrny medal. Nasza drużyna się nazywa No Name. Nasza nazwa pochodzi z języka angielskiego i znaczy, że jesteśmy bez nazwy. Jesteśmy w 7-osobowym składzie, gramy taktyką 2-1-2, czyli dwóch obrońców, jeden pomocnik i dwóch napastników. Na treningach na dworzu graliśmy i się tutaj spotkaliśmy i pogadaliśmy i wyszedł skład. Trzech w polu, bramkarz jeden i no, można sobie pograć, pokopać piłkę. W czasie ferii zimowych Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu był organizatorem wielu imprez sportowych oraz warsztatów i zajęć artystycznych.